Fabian Drzyzga, jesteśmy w Spale, trwa taki otwarty trening i spotkanie z mediami, pełno się tu zjechało żurnalistów, wcześniej pełno było żurnalistów przy lekkoatletach, oni zaraz zaczynają Mistrzostwa Europy, wy zaraz zaczynacie Mistrzostwa Świata. Marcin może powiedział mi, że tu w Spale jeszcze nie bardzo czuć, że są Mistrzostwa Świata, że macie trochę spokoju, możecie poćwiczyć bez myślenia o tym wszystkim. I to jest najważniejsze, że mamy ciszę, spokój i możemy się skupić tylko wyłącznie na treningu, bo to jest podstawą w tym momencie, a nie o tym, żeby nie wiem, wydzielić tysiące wywiadów jednego dnia i żeby cały czas myśleć o tych Mistrzostwach Świata, od promocji, od tego, żeby było gdzieś głośno o tych Mistrzostwach Świata, że tak powiem, poza granicami Spały, bardzo proszę. Tutaj w Spale mamy ciszę, spokój, warunki idealne, więc oby tak było dalej. Jak się czujecie przede wszystkim fizycznie, psychicznie po tym wyjeździe do Francji, bo wiemy, że też w ostatnich tygodniach przed Francją i w trakcie trochę żeście potrenowali, mówiąc delikatnie. Czuć to zmęczenie jeszcze? Tak, no jeszcze to zmęczenie będzie przez jakiś czas na pewno odczuwalne. Myślę, że do memoriału Wagnera będziemy trenować, że tak powiem, dużo mocniej. Na pewno będziemy skupiać się teraz coraz bardziej na siatkówce, ale te treningi takie najmocniejsze na siłowni szczególnie już są za nami, teraz już stricte z górki dużo, trochę. Troszkę tak, ale no sama siatkówka, też jesteśmy po teraz 3 godziny treningu, więc to jest dalej dużo, intensywnie, ale że tak powiem trochę milej, bo siatkówka, nie, czy to kondycja, czy siłowa. Nie rzucanie żelastwa. A jak jeśli chodzi o taką rzecz, która czasami nie ma znaczenia w sporcie, a czasami bywa kluczowa, jesteście w swojej grupie, w tym gronie już trochę sobą zmęczeni, czy to jest jeszcze na takim etapie, że w sumie nie jesteście tak długo ze sobą i nie ma problemu? Generalnie tutaj wszyscy się trochę nienawidzą już powoli, ale co mamy zrobić? Musimy razem grać, szczególnie z tym panem właśnie, w którym jestem w pokoju i to jest jedna z najgorszych moich decyzji w życiu? Nie miałem do żadnej decyzji właśnie do podjęcia. Wrzucili mnie z tym znajomym z pracy i co mam zrobić. Ale tak na poważnie. Się. Ja byłem najlepszy, jak zawsze. Nie tak powiem poważnie. W grupie jest naprawdę bardzo dobrze. Nie ma żadnych nieznasków i myślę, że każdy ma w głowie ten najważniejszy cel, czyli Mistrzostwa Świata. I nawet jeśli ktoś ma gorszy dzień albo na koło się ktoś denerwuje, to myślę, że po jakimś czasie to przechodzi następnego dnia. Każdy przybija piątkę z każdym i nie ma żadnych naprawdę problemów.